jak Dawid śpiewać chcę, pląsać, gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid pląsać chcę. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid pląsać chcę. Jak Dawid pląsać chcę. Jak Dawid pląsać chcę, wielbić, gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid wielbić chcę. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid wielbić chcę. Jak Dawid wielbić chcę. Jak Dawid wielbić chcę. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid kochać chcę. Gdy Boży Duch wypełnia mnie, jak Dawid kochać chcę. Jak Dawid wielbić chcę. Jak Dawid pląsać chcę. Jak Dawid klaskać chcę. Jak Dawid wielbić chcę. Chwała Bogu, że można się radować w Bogu, że zawsze myślałem, że chrześcijaństwo, że być człowiekiem wierzącym, że być człowiekiem, który kocha Boga całym sercem, to jest takie życie takiego pokutnika. Wydawało mi się, że to jest dobre dla tych, którzy są gdzieś w zakonach, klasztorach. Dzisiaj zresztą większość ludzi, jeżeli zapytasz, albo młodych ludzi, kim dla ciebie jest Pan Jezus Chrystus? Co znaczy dla ciebie krzyż Golgoty? Wiesz co, ja mam na to jeszcze czas. Ja jestem młody. Ja chcę się wyżyć, wyszumieć. Ja, jak będę w starszym wieku, o, to może wtedy. Ale to różnie bywa w życiu. Biblia mówi, nie znacie dnia ani godziny. Popatrzcie, każdy kierowca może to samo powiedzieć. Coraz więcej krzyży na poboczach dróg. Coraz więcej ludzi wyjeżdża i nie dojeżdża. Nieraz całe rodziny tracą życie. Nieraz bardzo młodzi ludzie, wracając z dyskoteki, tracą życie. Naprawdę jest to bardzo ważne, aby mieć świadomość w swoim sercu, dokąd się zmierza. Bo to nie jest tak, że jak mówi mój kolega, z którym jeżdżę, mówi, jego ojciec mówił, to, co użyjesz, to twoje, a potem do piachu. Jego tato tak mówił do niego, kiedy był młodym człowiekiem. Używaj świata, bo to, co użyjesz, to będziesz miał, a potem do piachu. Ale nie kończy się na tym. Czy w sercu pragnienie masz, by Jezus mógł zmienić cię, a potem poproszę cię do świadectwa, dobrze? Czy w sercu pragnienie masz, by Jezus mógł zmienić cię, by radość, miłość i moc w twym życiu gościły wciąż? To wołaj, wołaj do Pana, ratuj mnie Jezu, ratuj z mnie. Wołaj najgłośniej, jak tylko możesz, wybacz mi Panie, wybacz i zmień. Ja wiem,
Ja to przeżyłem, te wszystkie lata cierpień i łez. Tak bardzo chciałem, nie potrafiłem, bo wolnością Jezus dzisiaj to wiem. Dlatego śpiewam Hosanna Królowi Królów, chwała i cześć. Śpiewam z miłością i z głębi serca Królowi Królów, chwała i cześć. Z radością śpiewam Hosanna Królowi Królów, chwała i cześć. Śpiewam z miłością i z głębi serca Królowi Królów, chwała i cześć. Bardzo się cieszę, że mogę stać na tym miejscu. Wiecie, można płakać z żalu, ale można się też rozpłakać z wielkiej radości i z wdzięczności do Boga. Nie wiem, czy Bogdan, słyszałeś moje świadectwo. Nie umawialiśmy się, że kiedy ja będę mówić. I Bogdan zaśpiewał taką piosenkę, że kiedy było mi źle, to krzyczałam do Boga. Wiecie, wydaje się, że tam, gdzie jest śmiech, gdzie są może śpiewy, tańce, że tam jest szczęście. Ale to nie jest tak. Ja wychowałam się w rodzinie, gdzie alkohol był częstym gościem w domu i wcale tak nie było. Ja jestem bardzo wdzięczna Bogu, że mogę tu stać i że mogę się podzielić tym, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Tego nie da się wyrazić słowami, tej radości, tej miłości, tego pokoju. I myślę, że nikt z ludzi, kto spotkał się z Jezusem, nie jest w stanie wypowiedzieć tego, co ma się. Dla mnie Pan Jezus jest Zbawicielem, jest Panem, ale jest także przyjacielem. Nic lepszego nie mogło trafić się człowiekowi, jak to, że Król Królów, Pan Panów, ten, który pokonał grzech, zwyciężył śmierć, ten, który żyje i króluje, dla którego nie ma rzeczy niemożliwej, On chce być naszym przyjacielem. I jeśli tylko Mu na to pozwolisz, On nim zostanie. I On jest takim moim przyjacielem. On jest także moim lekarzem. On jest moim doradcą w tym świecie, gdzie dzieje się tyle niesprawiedliwości. I ze strony zwykłych ludzi, ze strony urzędów. Wszędzie On jest moim adwokatem. Wcale nie bierze żadnych pieniędzy za to. To jest cudowne, że mogę należeć do takiego Pana. Ale nie zawsze tak było. Tak jak powiedziałam, ja wychowałam się w rodzinie, gdzie alkohol był częstym gościem. I muszę wam powiedzieć, że wcale nie było tak, jakby się wydawało w tych śpiewach, może w tych tańcach, w tym śmiechu. Ale tam, gdzie leje się alkohol, tam jest ból, rany, smutek, tam jest niepewność. Tam, gdzie leje się alkohol, tam jest strach, poczucie winy, jest odrzucenie. I mogłabym tu jeszcze długo wymieniać. Wiele z tych rzeczy zostało w moim sercu jako dziecka. Dlatego często uciekałam do świata marzeń, a potem te marzenia przerodziły się w pragnienie. Chciałam tylko jednego, uciec jak najszybciej z domu, założyć własny dom. Chociaż nie należałam do rodziny marginesalnej, gdzie może jakoś wykorzystywało się dzieci, czy byłam jakoś bita. Nie. Ale było mi bardzo źle, czułam się bardzo odrzucona, niekochana. Nie miałam poczucia własnej godności, własnej wartości. Kiedy wychodziłam za mąż, wydawało mi się, że wszystko się ułoży. Miałam tak wielką nadzieję, tak wielkie plany. Ale wkrótce okazało się, że mój mąż pije coraz więcej i więcej, a moja nadzieja stawała się coraz mniejsza i mniejsza.
Aż pewnego dnia, kiedy obudziłam się, stwierdziłam, że już nie mam żadnej nadziei na to, że będzie lepiej. Wydawało mi się wtedy, że jedynym wyjściem to będzie popełnić samobójstwo. Ale nie byłam wtedy sama. Mieliśmy już 4-letnią córkę. Postanowiłam, że oddam Natalkę do rodziców, a sama po cichu odejdę. I tak zrobiłam. Ale kiedy przyjechałam do domu, dom był otwarty, pusty. Na podłodze poniewierały się butelki po tanim winie, na stole jakieś resztki jedzenia. I to wszystko sprawiło, że postanowiłam, że zabiorę dziecko ze sobą, że nie zostawię jej na taki los. Ale wiecie, tylko chyba kilkanaście kroków zrobiłam poza dom, gdzie z głębi serca zaczęłam wołać: Boże, ratuj mnie. I wołałam: Panie Jezu, jeżeli jesteś, to ratuj mnie, bo idę prostą drogą do piekła, pociągając za sobą własne dziecko. I Bóg mnie wtedy usłyszał, bo Bóg zawsze słyszy. To nie musi być krzyk. Ja nawet ustami nie poruszyłam, ale Bóg słyszał krzyk mojego serca. Słowo Boże mówi, że Duch Święty unosi się nad ziemią i szuka tych, którzy zginęli. Moja mama, chociaż nadużywała alkoholu, będąc gdzieś na polu, widziała, że wychodzę z jej domu, podbiegła do mnie i powiedziała mi: wiesz co, idź sobie na ewangelizację. Zostaw u mnie Natalkę i idź, może to ci pomoże. I pomogło mi. Ja pochodzę z takich stron, gdzie od kilkudziesięciu lat zawsze na początku lipca jest organizowana ewangelizacja namiotowa na kilka tysięcy osób. I każdy, absolutnie każdy, kto tam przyjedzie, usłyszy prawdę, uwierzy w nią i przyjmie ją do swojego serca, zostanie wyzwolony, cokolwiek by to było, czy nauk, czy choroba, czy beznadzieja, cokolwiek by to było. Jeżeli uwierzy w prawdę, zostanie wyzwolony. Kiedy ja przybyłam na to miejsce, wydawało mi się, że to już jest nie dla mnie, że nie ma dla mnie ratunku. Pod koniec nabożeństwa kaznodzieja wzywał ludzi, zachęcał, żeby wyznali swój grzech, żeby przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela. A mi się wydawało, ja już nie mam nadziei. Tyle ludzi wokół mnie wyszło do przodu, odpowiadając na to wezwanie, a ja siedziałam. Aż nagle ten kaznodzieja powiedział takie słowa, których nigdy nie zapomnę. Może straciłaś nadzieję, może nie masz siły już żyć, przyjdź do Jezusa, On ci przywróci nadzieję i chęć życia. Nawet nie wiem, jak to się stało, że wybiegłam do przodu, nie wiem, kto i jak się o mnie modlił, ale z głębi mojego serca krzyczałam: Panie Jezu, daj mi nadzieję, bo ja nie mam siły żyć, przywróć mi radość życia. I On to zrobił. Do dziś wydaje mi się, że jak na skrzydłach pofrunęłam do domu, żeby powiedzieć mężowi, że Jezus żyje, że nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych i że On zmieni nasze małżeństwo. Bóg dał mi nie tylko nadzieję, ale dał mi też wielką wiarę, że tak będzie. Ale mijały dni, miesiące i nic się nie wydarzało. Było tak, jak przedtem, tyle, że moja nadzieja i wiara były takie same. Aż pewnego dnia zapytałam: Boże, dlaczego? Dlaczego Ty tego nie zmieniasz? Ja wiem, że Ty możesz wszystko zrobić, że jesteś Bogiem potężnym. Panie Jezu, ja wiem, że Ty jesteś taki sam, jak wtedy, kiedy chodziłeś po ziemi, że się nie zmieniłeś, że możesz to zrobić, ale dlaczego tego nie robisz? Wiecie, powiem Wam, że my ludzie często zadajemy pytania Bogu. Boże, Boże, czemu mnie to spotkało? Czy Boże, czemu to, czy tamto? Boże, czy Ty jesteś? Ale jak mało z nas czeka na odpowiedź. Jak mało z nas wierzy w to, że Bóg może odpowiedzieć. Tylko zadajemy pytania, nie czekając na odpowiedź. A Słowo Boże mówi, że jeżeli nie masz wiary, to nie przychodź do Boga. Musisz mieć wiarę, jeżeli przychodzisz do Boga. Wiarę, że On ci odpowie. Ja miałam taką wiarę. Nie musiałam długo czekać. Nagle zrozumiałam, że przyjdzie taki dzień w moim życiu, że stanę przed Bogiem twarzą w twarz i że wszystko, co jest ukryte, będzie jawne. Nie będzie się liczyć ani wykształcenie, ani praca, ani to, co zrobiłam, ani to, co wycierpiałam. Bóg spojrzy na moje serce i nagle zrozumiałam, że jest tyle
złych pragnień, złych myśli. Nagle zobaczyłam siebie jak takie pudełko pięknie opakowane, a w środku grzech, brud. I pomyślałam sobie, Boże, jeżeli byś teraz mnie zawołał i miałabym stanąć przed Tobą, to gdzie bym była? Prosiłam Pana Jezusa, aby to wszystko zmył ze mnie, aby uczynił mnie dzieckiem Bożym, abym mogła doznać tej łaski, takiego prawdziwego przebaczenia, abym mogła z radością oczekiwać na ten dzień spotkania z Bogiem. I tak się stało. Bóg dał mi tak wielkie poczucie tego, że jestem inną osobą. Wszystko uczynił nowe w moim życiu. Dał mi jeszcze większą nadzieję i większą wiarę, że teraz już będzie wszystko dobrze. A mój mąż jak pił, tak pił dalej. Nic się nie zmieniało. Moja wiara i nadzieja tylko były jeszcze większe po tym, co zrobiłam przed Panem. Może dalszą część powiem potem. Kolejne świadectwo, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Hosanna, Hosanna, barankowi, co siebie dał. Niech mówi słaby, mam moc. Niech mówi biedny, wszystko mam. Niech mówi ślepy, widzę znów. We mnie to uczynił Bóg. Z wód głębokich podniosę się wprost w ramiona, Panie Twe, i zaśpiewam nową pieśń. Jezus Król uwolnił mnie. Hosanna, Hosanna, barankowi, co siebie dał. Hosanna, Hosanna, Jezus ma i z martwych wstał. Hosanna, Hosanna, barankowi, co siebie dał. Hosanna, Hosanna, Jezus ma i zmartwychwstał. Wejdę w rzekę, gdzie grzechy me zmywasz, Zbawco, swoją krwią. Z niebios miłość wylewa się, łaską swą ogarnij mnie. Hosanna, Hosanna, barankowi, co siebie dał. Hosanna, Hosanna, Jezus ma i zmartwychwstał. Hosanna, Hosanna, barankowi, co siebie dał. Hosanna, Hosanna, Jezus ma i zmartwychwstał. Jezus ma i zmartwychwstał. Hosanna, Hosanna, barankowi, co siebie dał. Hosanna, Hosanna,
martwych wstał. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Pomasz maścią leczącą oczy me. Spraw, by język mój też przemówić chciał. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron. Manną z nieba nakarm duszę mą. Słowa tej pieśni były szczególnymi słowami, bo takimi jesteśmy przed Panem, przed Bogiem. Możemy przynieść tylko ciężar naszych grzechów, bagaż naszych grzechów i puste ręce. I prosić Pana, aby to wszystko zmienił. W Mateuszu 11:28 jest napisane, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Tak jest Bóg. Moje serce było pragnące. Ja pragnąłem zmiany. Nie umiałem zmienić swojego życia. Nie potrafiłem. Myślałem, że nikt i nic już w stanie nie jest mi pomóc. I myślałem, że jedynym wyjściem jest samobójstwo. A tu naprawdę jedno dotknięcie Boże. Panie Jezus, otworzyłem szeroko swoje serce i powiem: Panie Jezu, zmień mnie. Weź mnie takim, jakim jestem i zmień całkowicie. I dzisiaj, kiedy wiecie, czasami ubiorę garnitur, białą koszulę, zawsze o tym mówię, ubiorę garnitur, białą koszulę i stanę przed lustrem, to rozkładam szeroko ręce i mówię: Boże, jesteś cudowny. Nie mogłem patrzeć w swoje odbicie przez 17 lat. Porozbijałbym wszystkie lustra dookoła. Byłem szarą twarz, szarą cerę, posklejane włosy, mętne oczy, zgarbiony, wrak człowieka, wydawałoby się, nie do uratowania. A Bóg dotknął i zaczął zmieniać, kształtować.
i do końca życia będzie mnie kształtował i zmieniał. Jak garncarz gliny. Kawałek wstrętny taki, lepiący łe. I bierze, obrabia i piękne naczynie. Nieraz wychodzi spod jego rąk. Tak jest Bóg. Zmieni każdego, nie do poznania. Dzisiaj to jest tak, że chrześcijaninem, że nie musisz mówić o tym, że jesteś chrześcijaninem. Ludzie powinni to w tobie zobaczyć, że Bóg jest w twoim życiu na pierwszym miejscu, że Pan Jezus Chrystus mieszka w twoim sercu. Ja kiedy zacząłem chodzić ulicami naszego miasta w Olkuszu, kiedy przyjechałem w odwiedziny do taty, kiedy przyjeżdżam, to niejednokrotnie ludzie mnie zaczepiają, którzy zatrzymują, którzy dawniej znali mnie z przeszłości, z mojego pijackiego życia i mówią: Bogdan, ty jesteś inny człowiek. Ty inaczej wyglądasz, ty masz inną twarz. Ty inaczej chodzisz. Bóg to wszystko tak cudownie czyni. Dlatego otwórzmy oczy. Chcę widzieć Jezusa. Oczy, chcę widzieć Jezusa, dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham. Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. Być bliżej Niego, powiedzieć, że kocham. Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę, kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Jezusa, dotknąć się Jego, powiedzieć, że kocham. Otwórz me uszy, bym mógł Go usłyszeć. Otwórz me oczy, chcę widzieć Jezusa.
knajpy są przepełnione ludźmi, że gospody są przepełnione ludźmi, nie ludźmi, którzy mają suche gardła, ale ludźmi, którzy mają potrzebujące serca. Jeżeli my do takich ludzi wejdziemy, to Bóg pokaże nam, że będzie tą służbę i tą pracę błogosławił. Jest trudno z takimi ludźmi rozmawiać. Jest trudno podejść do takiego człowieka, ale jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy kochają Boga, wystarczy przystanąć i pomodlić się i powiedzieć: Panie, Ty widzisz jego stan, jego cierpienie, Ty widzisz cierpienie jego całej rodziny. Ty widzisz, Panie, że ten człowiek chce, a nie może. Poślij kogoś, kto będzie umiał mu opowiedzieć o Tobie i o tym, że Ty zmieniasz, że Ty dajesz wolność. A Bóg pośle takiego człowieka. Ja jestem jednym z wielu świadectw takiej Bożej wolności z alkoholizmu. Ten człowiek, który ze mną jeździ, Mirek, też z porządnego domu pochodził, doprowadził.